Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Zadaj pytanie, otrzymaj odpowiedź. Po raz 25 dzisiaj jesteśmy dla Państwa. Dzisiaj po raz 25 nasz profesor Rafał Kurzawa poświęca swój czas i jest po to, żeby dać Wam informację zwrotną na temat Waszego leczenia, dalszej drogi, co można zrobić, jak można zrobić, żeby dojść do upragnionego celu, no właśnie do dziecka. Nie będę przedłużać, zapraszam mojego specjalistę. Dzisiaj po raz ostatni, Panie Profesorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, dzisiaj po raz ostatni w tym roku jest z nami nasz wspaniały specjalista, profesor Rafał Kurzawa, pewnie już jest Wam bardzo dobrze znany. Jest oczywiście tutaj z nami. Profesor Rafał Kurzawa, dla przypomnienia, klinika VitroLife Szczecin, ale VitroLife połączyło od 1 października siły z Centrum Medyczne Macierzyństwo Kraków i teraz połączyli siły, połączyli wiarę, połączyli pomoc, połączyli dla Was, Szanowni Państwo, po to, żeby właśnie Was wspierać. Fertility Partnership Polska, pamiętajcie, od 1 października. No dobra, ja uciekam w bok, panie profesorze, a nie tak, a w tą stronę chciałam. Dzisiaj pewnie, no nie wiem, może jakieś lokowanie produktu wyjdzie nam w praniu, ale na razie bierzemy na warsztat wasze pytania, które były pozostawione w kawiarence naszej na stronie głównej oraz wszystkie pytania, które zebrałam po sieci, gdzie ich jest tam bardzo dużo rozproszonych. Jak zwykle, żebyśmy odpowiedzieli na Państwa pytania, to znaczy profesor, nie ja, trzeba pozostawić pytanie pod naszym filmem w komentarzu na profilu Niepłodni Razem, to jest profil otwarty, więc serdecznie zapraszam. Dobra, a my już zaczynamy odpowiadać na te pytania, które były pozostawione w kawiarence. I pierwsza jest pani, która ma lat 40, mąż 45, są w trakcie przygotowań do in vitro. Wyniki badań ogólnie dobre, jednak pęcherzyk nie pęka w kilku kolejnych cyklach, 5-6 cykli po stymulacjach różnymi tutaj preparatami, które pani tu opisała. W ostatnich badaniach jest podane FSH, LH. Panie profesorze, czy te podwyższone parametry mogą mieć wpływ na przebieg in vitro? Czy dobrze byłoby skonsultować się z immunologiem w tej sytuacji przed rozpoczęciem procedury? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Tu jest generalnie wartości FSH i LH podwyższone w stosunku do normy. One sygnalizują taki sam problem jak niskie wartości AMH. Więc te wyższe wartości FSH i LH, one po prostu mogą wskazywać na mniejszą rezerwę jajnikową, co w tym wypadku może być też zrozumiałe, dlatego że pani ma 40 lat i taka sytuacja może być, taka sytuacja może mieć miejsce. Innymi słowy, to mogą być zupełnie wyniki, które pasują do wieku i do sytuacji klinicznej. Natomiast czy byłoby dobrze się skonsultować z immunologiem w tej sytuacji? Nie ma tutaj żadnych wskazań do konsultacji z immunologiem, dlatego że to jest raczej sytuacja dosyć klasyczna w takiej sytuacji, w jakiej pani jest w chwili obecnej. Dobra, kolejne pytanko. Już wyświetlę, tylko sobie przekleję. Magdalena, my też się cieszymy, że zdążyłaś. Ja wiem, że macie problem czasami zdążyć drugie panie, więc uspokajam. Od następnego roku, jeżeli tylko profesor wyrazi zgodę, to będzie ciut później nasza kawiarenka, tak żebyście faktycznie panie wszystkie zdążyły być już w domu. No i dobra, drugie pytanko. Staramy się z mężem o dziecko od 3 lat, mąż lat 37, badanie nasienia włącznie z DFI idealne. Ja właśnie skończyłam 30 lat, 169 cm, 58 kg, aktywna fizycznie, zbilansowana dieta. Pierwsza miesiączka, 13 rok życia, wtórny brak miesiączki od 15 roku życia, od 17 roku życia przez 6 lat włączona antykoncepcja. Jestem badana od 10 lat, dwa razy na oddziale endokrynologii szpitalnej UCK Gdańsk i jeden raz w szpitalu bielańskim w Warszawie. Proszę pozwolić, już nie będę czytać dalej, bo to jest bardzo długie i prosiłabym o odpowiedź, panie profesorze. Drugie pytanie. No to jest bardzo taka sytuacja ciekawa, bo to jest bardzo dużo informacji. Pani na przykład miała zrobione zapłodnienie pozaustrojowe. W wyniku in vitro powstały cztery zarodki, cztery blastocysty, została zastosowana diagnostyka przedimplantacyjna. Zakładam, w związku z tym zostały trzy prawidłowe blastocysty. Jest pani po dwóch transferach, które się nie udały. W tej chwili jest przygotowywana do trzeciego transferu.
z procedur dodatkowych jeszcze miała wykonywane AH, czyli assisted hatching, badanie kurczliwości macicy. No i teraz pytanie, co trzeba zrobić, żeby pani zaszła w ciążę. Problem polegał również między innymi na tym, że jest problem z przerastaniem błony śluzowej na grubość podczas przygotowania do transferu zarodków. I to jest taka typowa sytuacja, w której jest bardzo dużo informacji, jest bardzo duży szum informacyjny wynikający z tego, że jest robionych dużo badań. I pytanie, czy te badania są adekwatne do sytuacji, w której państwo jesteście. Można je oczywiście wykonać. Ale powiem tak, najszerzej mówiąc, najbardziej jakby wprost mówiąc, to niepowodzenia dwóch transferów, nawet prawidłowych blastocyst genetycznie u pani, to jeszcze nie stanowi jakby przyczynka do tego, by uważać, że u pani może mieć miejsce tak zwana, mogą mieć miejsce tak zwane nawracające niepowodzenia transferu, bo te nawracające niepowodzenia transferu, o nich się mówi wtedy, kiedy pacjentka jest po 5 transferach blastocyst dobrej jakości. Pani jest w tej chwili po 2 transferach blastocyst drugiej dobrej jakości. No i w takiej sytuacji po prostu zaleca się wykonanie kolejnych transferów i tutaj kwestia statystyki, zwykłej szansy, da nam odpowiedź, czy może istnieć jakaś dodatkowa przyczyna, dla której pani ma tego typu problem. Więc gdyby pani na przykład była u nas, to ja mówię wprost, na pewno nie miałaby pani takiej ilości badań dodatkowych i interwencji dodatkowych, mimo że mamy do nich dostęp, możemy je wszystkie wykonać, bo wiele z nich jest takimi interwencjami, co do których w tej chwili wiemy, że no nie mają udowodnionej skuteczności terapeutycznej. Co bym zrobił? Przygotowałbym się do kolejnego transferu. W momencie, kiedy jest problem z tym przyrostem błony śluzowej na grubość, no próbuję się tutaj innych rozwiązań. No jednym, o którym pani mówiła, no to jest cykl naturalny. Ten cykl naturalny jest naprawdę dobrą rzeczą. W tej chwili też wiadomo, że transfery po cyklach naturalnych mają przynajmniej taką samą skuteczność jak transfery po cyklach, w których pacjentki dostają estrogeny do przygotowania błony śluzowej macicy. Tu można też spróbować podać jeszcze, jeżeli jest to cykl z dodatkiem leków, to można podać estrogeny w innej postaci, w postaci przeskórnej i tak dalej, i tak dalej. No i tyle, próbować i nie zrażać się po tym, że pani miała 2 transfery, które do chwili obecnej się nie udały, bo to wcale nie musi o czymkolwiek świadczyć. No dobra, teraz jest pytanie o immunologię. Leczenie tak zwane immunologiczne nie ma dostatecznego jeszcze udowodnienia, nie jest udowodnione jeszcze w badaniach naukowych. A mam pytanie, czy zbadane są jakieś negatywne skutki lub konsekwencje takich rzeczy jak intralipid, enkorton, prograf? Czy mogą zaszkodzić implantacji lub zdrowiu? Czy takie badania już były? Każdy lek, każda interwencja jest badana pod kątem zdarzeń niepożądanych i ewentualnie powikłań terapii. I państwo w ulotce informacyjnej leku znajdziecie, co się może zdarzyć po podawaniu intralipidu, prednizonu, czy enkortonu, czy prografu. To jest wszystko opisane. To jest po prostu, to nawet w internecie, jeżeli wrzucicie nazwę i zobaczycie zdarzenia niepożądane po albo powikłania wynikające z podawania leków, to dostaniecie państwo taki nazwijmy to opis bardzo dokładny tego, jakie objawy mogą wystąpić po przyjmowaniu jakiegoś preparatu. Więc warto tutaj zajrzeć. Nikt tego nie badał w kontekście niepłodności, no bo te leki jakby nie były rejestrowane do tego, by leczyć niepłodność, korton czy program. Nigdy takich badań, które by potem skutkowały postawieniem wskazań na tej ulotce informacyjnej leku, że mogą być stosowane w leczeniu płodności, w jaki sposób nie były badane. I to jest jakby cała odpowiedź na to pytanie. Natomiast znowu wracając do immunologii rozrodu, są inne, częstsze przyczyny, które potrafią wytłumaczyć brak ciąży w przypadku nawracających niepowodzeń procedury zapłodnienia pozaustrojowego.
I tu musicie Państwo wiedzieć, że taka najczęstsza, wbrew pozorom, która z drugiej strony jest najrzadziej eksplorowana, to jest właśnie przyczyna genetyczna. My wiemy, że nie wszystkie zarodki, tak jak w tym poprzednim przypadku, o którym mówiłem, są prawidłowe genetycznie. Praktycznie u młodej kobiety należy się spodziewać, że 20, nawet do 50% zarodków może być nieprawidłowych genetycznie. W związku z tym, jak będziemy przenosić nieprawidłowe genetycznie zarodki, no to należy się spodziewać niepowodzeń rozrodu. I to jakby nabija też ten licznik niepowodzeń, plus, tak jak mówiłem wielokrotnie, szansa, bo nawet prawidłowa blastocysta, jeśli jest przeniesiona do macicy, to ona ma, powiedziałbym, 50% szans na to, że takie przeniesienie blastocysty skończy się dodatnim testem ciążowym. No i mamy endometriozę, głęboko naciekającą torbielę, adenomiozę w całym mięśniu macicy, 32 lata. Brak partnera, wizanę, laparoskopia zaplanowana za 4 miesiące. Czy mrożenie jajeczek przed wykonaniem laparoskopii ma sens? Czy lepiej po zabiegu? Czy jest szansa na zajście w ciąży z adenomiozą? I czy jest sens wykonywania laparoskopii bez możliwości starań o dziecko bezpośrednio po zabiegu? No to zależy, jakie jest wskazanie do laparoskopii. Bo jeżeli wskazaniem do laparoskopii jest zabieg operacyjny, który ma pani pomóc, bo leczy jakiś problem, nie tylko to, że ktoś stwierdził endometriozę taką czy inną, tylko po prostu celem jest zrobienie zabiegu, który leczy ból towarzyszący endometriozie, to zdecydowanie ma sens. O tym trzeba pamiętać. Teraz ten pomysł, żeby zamrozić komórki jajowe w sytuacji, w którym jest się w wieku pani i występuje taki problem jak endometrioza, jest jak najbardziej na miejscu. Ja popieram takie działanie. Znowu, ma to absolutnie sens. No i teraz pytanie, kiedy? No to trzeba ustalić z lekarzem, który będzie panią przygotowywał, dlatego że to też w pewnym sensie zależy od zakresu planowanego leczenia operacyjnego. Im bardziej zaawansowany i rozległy zabieg operacyjny, jeżeli on jeszcze ma obejmować i jajniki, no to jest większe ryzyko, że w wyniku tak przeprowadzonego zabiegu dojdzie do jakiegoś spadku, utraty rezerwy jajnikowej. Więc tak, a kiedy to do decyzji? No i pamiętać należy, że jeżeli zabieg miałby dotyczyć również jajników, no to może dojść do spadku rezerwy jajnikowej i wtedy po laparoskopii taka stymulacja jajeczkowania może być trudniejsza. No i kolejne pytanie numer 6. Dzień dobry, od 3 lat staramy się o dziecko, jesteśmy po dwóch procedurach ICSI. Poza lekką hiperinsulinemią, masa ciała w normie, niewiadomym statusie jajowodów, udrożnione w 2019 roku, wzrosty, nie mamy żadnych obciążeń, mąż ma nasienie w każdym badaniu w normie, ja mam AMH4, mam 30 lat, owulacje co miesiąc, karyotypy prawidłowe. Pierwsza procedura, słaba odpowiedź jajników, 7 komórek, 5 dojrzałych, 4 doby przestały się dzielić, 3 zarodki, które wcześniej dzieliły się prawidłowo. Jedna blastocysta 4 CB zamrożona i po odmrożeniu przestała się rozwijać. Druga procedura 14 komórek, ale tylko dwie dojrzałe. Reszta nie dojrzała przy estradiolu 3344, 2 dni przed punkcją. Rozwijał się ładnie jeden zarodek do stadium moruli i nie przekształcił się do blastocysty. Nigdy nie byłam w ciąży. Co jest powodem niedojrzałych oocytów i śmierci zarodków w czwartej dobie przy dobrym nasieniu? Co robić dalej? To też rozmawialiśmy na ten temat parę razy. Trudno jest na takie pytanie odpowiedzieć, by wskazać konkretną przyczynę, dla której jest taka, jak pani opisuje. To jest niestety kwestia protokołu stymulacyjnego, średnicy pęcherzyków jajnikowych, przy których daje się te leki kończące stymulację jajeczkowania, czyli ACG lub agonisty GnRH albo razem. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli przy estradiolu 3000, ponad 3000 są tylko dwa dojrzałe oocyty, no to jest to zdecydowanie za mało. I należałoby oczekiwać, że będzie więcej dojrzałych komórek jajowych, czy powinno być więcej dojrzałych komórek. Ale na przykład, jeżeli te leki kończące stymulację były podane przy średnicy pęcherzyków rzędu 15, 16, 17 mm, to taka proporcja, czy taka ilość dojrzałych oocytów może występować. Więc to są takie niuanse dotyczące protokołu stymulacyjnego. Czyli stymulacja
która powinna mieć na celu, stymulacja powinna mieć na celu branie ocytów w warunkach, w których pęcherzyki jajnikowe mają gdzieś średnicę 20-21 mm i należy się spodziewać dojrzałych komórek w pęcherzykach jajnikowych właśnie między 16 plus, jeśli chodzi o średnicę pęcherzyków jajnikowych, a tak naprawdę 18 plus milimetrów, jeśli chodzi o pęcherzyki jajnikowe. Także to jest jedna rzecz. W związku z tym też trudno wyciągać tutaj wnioski, bo skoro były dwa dojrzałe oocyty, trudno wyciągnąć wnioski, czy tu jest jakiś problem z rozwijaniem się zarodków, no bo jeżeli zapłodnione zostały dwa oocyty, no to prawdopodobieństwo uzyskania blastocysty przy zapłodnieniu jednego oocytu to jest w granicach 40-60%. To znowu kwestia szansy, tak? No dobra, lecimy dalej. Czy mrożenie osłabia nasienie? Mąż pracuje za granicą i w drugiej procedurze musieliśmy skorzystać z mrożenia. Niestety mimo pobrania 8 komórek nie zapłodniła się ani jedna, natomiast w pierwszej procedurze z niemrożonego nasienia udało się uzyskać 3 zarodki. Zaczęłam się zastanawiać, czy to mrożenie mogło mieć wpływ na taki zły wynik. Dziękuję za odpowiedź. Na pewno mrożenie nasienia nie jest takim zabiegiem, który w istotny sposób pogarsza parametry nasienia. Czyli nie widziałbym wprost takiego związku, że mrożenie wpływa wprost na te efekty embriologiczne. Jeśli chodzi o plemniki, to one dosyć łatwo dają się mrozić. To mrożenie jest dosyć łatwe i konsekwencji również nie ma jakby dużych strat wynikających z faktu poddania krokonserwacji plemników. Lecimy dalej. Antybiotyki. Bach, i już widać. Czy antybiotyk brany przez mężczyznę przed moją punkcją mocno osłabia nasienie? Czeka mnie punkcja, mój partner ma silny antybiotyk na zapalenie prostaty i martwię się, czy to ma duży wpływ na plemniki. A tu się trzeba zastanowić, co jest najpierw, jajko czy kura, tak? Bo nie tyle antybiotyk wpływać może na powiedzmy sobie jakość nasienia, co fakt stanu zapalnego. I stan zapalny jest w moim odczuciu znacznie gorszym problemem niż podawany w celu eliminacji tego stanu zapalnego lek. Więc w moim odczuciu to w ogóle sytuacja idealna powinna polegać na tym, że u pana po pierwsze nie ma żadnego stanu zapalnego i w związku z tym nie ma wskazań do antybiotykoterapii. To by była sytuacja idealna i w takich warunkach powinno się przeprowadzić procedurę. Natomiast jeśli takiej możliwości nie ma, to na pewno lepiej to przeprowadzić wtedy, kiedy ten antybiotyk jest i leczy on stan zapalny, niż w sytuacji, kiedy jest stan zapalny i jest on nieleczony. Kolejne pytanko. Po co bierze się przed punkcją zastrzyk z HCG na pęknięcie pęcherzyków, skoro lekarz i tak je nakłuwa, żeby pobrać ich zawartość? Czy to jest tak, że one muszą pęknąć, a lekarz wkłuwa się tylko do jajnika, żeby pobrać zawartość z pękniętego pęcherzyka? To nie chodzi o to, żeby one pękły, bo HCG, który jest analogiem LH, LH to jest taki hormon, który jest wydzielany w cyklu naturalnym u kobiety przez przysadkę. To jest taki hormon, który nie tylko powoduje pęknięcie pęcherzyka jajnikowego. Znacznie istotniejsza rola tego hormonu, tak jak powiedziałem, LH lub jakby sztucznie, czy naśladującego działalność LH, HCG, jest to, by zainicjować pewne procesy biochemiczne w komórce jajowej, które umożliwiają tej komórce jajowej zapłodnienie. I tak jak odpowiadałam na pytanie, które było wyżej, gdzie pani mówiła o tym, że miała na przykład, ja nie pamiętam teraz, czy 10, czy 14, czy 12 komórek jajowych pobranych, a tylko dwie były dojrzane, to były tak zwane komórki w metafazie drugiego podziału mitotycznego, czyli M2. I to są komórki, które powstają tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zainicjowany jest dalszy etap tak zwanej mejozy w komórkach jajowych, które wcześniej znajdują się we wcześniejszych stadiach tego procesu. No i tak przez ciekawość, to one są w tym stadium tego procesu zatrzymane przez prawie tyle lat, ile ma kobieta. Czyli jeżeli pani ma 37, podchodzi do procedury in vitro,
to w tym stadium, które tam fachowo się nazywa diplotyn profazy pierwszego podziału mediatycznego, ona jest zatrzymana przez na przykład też 37 lat. I dopiero podanie tego LH powoduje, że ta mejoza znowu rusza. Rusza i kończy się tym, że komórka jajowa zatrzymuje się w stadium N2, czyli w drugiej metafazie podziału mejotycznego. I tylko taka komórka jajowa jest zdolna do zapłodnienia. Czyli tu nie chodzi o to, żeby one pękły, bo gdybyśmy nie zrobili punkcji, to rzeczywiście te pęcherzyki by pękły. I dlatego też tę punkcję wykonujemy przed spodziewanym pęknięciem, które te leki by wyindukowały po 38-40 godzinach od podania. Czyli my troszeczkę tuż przed pęknięciem tę punkcję wykonujemy, żeby te dojrzałe ocyty pobrać. No dobra, teraz jest drugie pytanie, 10. Podeszliśmy z partnerem do in vitro metodą ICSI ze względu na obniżone parametry nasienia. W trakcie stymulacji okazało się, że mój organizm bardzo słabo reaguje na leki do stymulacji. Miałam długi protokół i ponadny menopor i to są wszystkie dawki, co dało nam ostatecznie 4 pęcherzyki, z czego dwie dojrzałe komórki. Jedna z nich się zapłodniła, ale przestała się rozwijać w trzeciej dobie. Podeszliśmy teraz do drugiej procedury, protokół krótki. I teraz tu są podane wszystkie jakieś tam wartości, więc ja przejdę do pytań. Czy jest możliwość zwiększenia ilości pęcherzyków, które będą odpowiednie do punkcji? Czy takie metody leczenia w moim przypadku są dobre? Może warto by coś zmienić? Bardzo proszę o pomoc, bo powoli tracę nadzieję na ciążę. Tu jest, no nie, recenzentem stymulacji w taki sposób dosłownie nie będę. Nie widzę tu żadnego jakiegoś, nie wiem, większego problemu z tą stymulacją, dlatego że przy tych wartościach, które badań hormonalnych, o których pani tutaj pisze i o tym, że ma pani 29 lat, no to przede wszystkim trzeba walczyć czy dbać o to, żeby nie przedobrzyć, to znaczy, żeby nie spowodować zespołu hiperstymulacji jajników. I ta pierwsza stymulacja jajników, ona nam się, znaczy pani się do końca nie udała, bo rzeczywiście ilość pobranych komórek jajowych była niewielka. W drugiej była próba rozpoczęcia tej stymulacji wyższą dawką, no właśnie na podstawie wniosków wyciągniętych z pierwszej stymulacji jajeczkowania i bardzo dobrze. I teraz jaki stąd wniosek? Że no może być jakaś oporność na gonadotropiny u pani. Tu można się pokusić o to, żeby spróbować zmienić przy tej samej dawce w sensie jednostek lek, to znaczy może stymulować na początku samym FSH, a potem dopiero stosować FSH z aktywnością LH, tak jak w przypadku menopuru. I tyle. Natomiast tak, dla 29-latki LH na poziomie 1,56 i FSH 8,1 to są troszeczkę takie dane wskazujące, znaczy idące w kierunku nieprawidłowych. One są w szerokim zakresie normy, ale mogą wskazywać właśnie na powiedzmy sobie, powtarzam jeszcze raz, w stosunku do wieku, na jakąś taką, nazwijmy to, na oporność na stymulację jajeczkowania. No dobra, lecimy z kolejnym pytaniem, 11. Zaraz przeskoczymy też na boczną tablicę. Co oznacza słabo dodatni wynik testu ANA2? Czy powinnam zrobić jakieś pogłębione badanie? Mam 36 lat, niepłodność idiopatyczną, miałem wody drożne, histeroskopia oka i mąż, seminogram bardzo dobry. Znaczy w myśl obecnych informacji, jakie mamy na temat właśnie tego typu badań idących w kierunku diagnostyki czynnika immunologicznego niepłodności, słabo dodatni wynik ANA2 przy braku istnienia jakichkolwiek objawów klinicznych nie znaczy kompletnie nic. To mówię już wprost. Jest tak, że żeby pani uspokoić, ponieważ jeżeli jestem dodatni, no to się wprowadza wtedy badania bardziej specyficzne. Robi się ANA4 na przykład, żeby zobaczyć, czy tam rzeczywiście są jakieś przeciwciała przeciwko jakimś strukturom komórkowym, czy one występują, czy ich nie ma, ale znowu wielu mówi, że okej, to jest wszystko fajnie, tylko jaki to ma sens, jeżeli nie wiadomo, jaki jest obraz kliniczny. A obraz kliniczny to jest nic innego, jak to, jak pani się czuje, jakie ma dolegliwości, czy współistnieją jakieś inne choroby, jakie są objawy i tak dalej. To jest klinika, tak? To znaczy, jak wyglądam, jakie mam samopoczucie, a nie bez zaglądania w badania dodatkowe. Więc nie przeceniałbym tego wyniku.
No to następne. Czy w przypadku niepłodności idiopatycznej inseminacja ma sens? Czy z Pana doświadczenia jest szansa, że się uda przy takiej niepłodności? Ile razy próbować? Ja mam 36 lat, jaja wododrożne, owulacja jest, AMH 2,2, partner wyniki nasienia bardzo dobre. Rozczuliłem się. Właściwie to Pani mnie rozczuliła. Bo najczęściej przeze mnie dawany wykład w perspektywie czasowej, sięgam pamięcią wstecz, to jest wykład o tytule plus minus, czy inseminacja domaciczna ma sens. To pierwszy miałem w 2000, nie pamiętam, w którym roku, jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, a ostatni miałem teraz na zjeździe PTMLiE w Warszawie. I proszę mi wierzyć, że jak patrzę wstecz, to informacje są takie, warto robić inseminację, potem nie warto robić inseminację, potem warto robić inseminację, potem nie warto robić inseminację. I ja nie żartuję. Górki i doliny. Dokładnie. Najbardziej kontrowersyjny temat, nazwijmy to, w zakresie tego, czy rekomendować inseminację, czy nie rekomendować. I co my w tej chwili wiemy? Inseminacje na pewno mają sens wtedy, to już mówię, to co na pewno wiemy, w sytuacji, w której para nie współżyje tak często, jak powinna, to jest jedna rzecz. Ja mówię teraz o najbardziej klasycznych sytuacjach, to nie będę wchodził w jakieś niuanse, typu tam, uwaga, inseminacja ma sens u par jednopłciowych, to znaczy wtedy, kiedy dwie kobiety starają się o dziecko, tak, i wtedy to jest inseminacja z wykorzystaniem nasienia dawcy. No bo to jest jasne, że sama nie zajdzie w ciąży, jeżeli ma partnera w postaci partnerki. Natomiast mówię o tych takich klasycznych sytuacjach. No więc przede wszystkim zaburzenia współżycia, a druga sytuacja jest taka, że u pacjentek, które się nie starają dłużej niż zajście w ciążę przez 3 lata, nie dłużej niż przez 3 lata, w tak zwanym bardziej zaawansowanym wieku rozrodczym, czyli tych po 35 roku życia, to ten okres starań zajście w ciążę powinien być zdecydowanie jeszcze krótszy, to wtedy można to rozważyć. Powinna być prawidłowa rezerwa jajnikowa. I okazuje się, że inseminacje mogą mieć sens wtedy, kiedy są wykonywane w cyklu stymulowanym albo letrozolem, albo cytrynianem klonifenu. I już. Ile ich zrobić? Nie więcej niż 3 do 6, w zależności od woli pary. Ja tam stoję na stanowisku, że nie więcej niż 3. Ale mogą mieć sens u par z czynnikiem idiopatycznym niepłodności, z odpowiednią rezerwą jajnikową w odpowiednim wieku. Tak, to najlepiej w cyklu stymulowanym. No dobra, lecimy dalej. Nawracające infekcje intymne, uniemożliwiające rozpoczęcie stymulacji. Ciągle w posiewie z wymazu szyjki macicy wychodzi E. coli. Infekcja leczona już 3-krotnie zgodnie z zaleceniami z antybiogramu, a bakteria jak była, tak jest. Wzrost obfity. Z objawów niewielki świąt. Lekarz odmawia rozpoczęcia stymulacji. Czy coś można tutaj Pani... Niewielki świąt może być wynikiem leczenia, które Pani miała. Czy on zawsze występował, czy nie, bo tu jest, to jest znowu bardzo ciekawy temat w zakresie nawet nauk podstawowych dotyczących fizjologii układu płciowego u kobiety, bo od niedawna dopiero wiemy, że bakterie, uwaga, od niedawna wiemy, że bakterie mogą kolonizować wyższe piętra dróg rodnych u kobiety niż pochwa, to znaczy szyjka macicy, jama macicy, jajowody i tak dalej. Tylko tam ilości tych bakterii są znacznie niższe, mniejsze, w związku z tym trudniej jest je wykryć. Teraz, do końca nie wiemy, jaka jest prawidłowa flora bakteryjna tych wyższych pięter. No raczej nie jest prawidłową florą Escherichia coli, ale my tak na dobrą sprawę też nie wiemy, czy to jest problem kliniczny, patologiczny, powodujący stan zapalny, czy to jest zwykłe nosicielstwo, bo nas nie interesuje to, czy jest jakaś bakteria, która sobie tam sobie siedzi i nic się z nią nie dzieje, w tym sensie, że układ immunologiczny jej nie zwalcza, czyli jest, nazwijmy to, pokój, nie ma wymiany ognia, nie ma ryzyka strat wynikających z faktu, że jest wymiana ognia, tak? Nas właśnie interesuje to, czy ta bakteria, która gdzieś coś kolonizuje, powoduje stan zapalny. Bo jak powoduje stan zapalny, no to jest wtedy problem, bo wtedy ten stan zapalny na pewno nie sprzyja zamierzeniu zarodka. I to jest najogólniej. Natomiast bądź tu mądry, właśnie, kiedy leczyć, kiedy nie leczyć. I coraz więcej, coraz bardziej się skłaniam do takiego myślenia, że jeżeli wyjdzie wymaz nieprawidłowy, a pacjentka nie masz żadnych, zupełnie żadnych objawów klinicznych, to niekoniecznie leczyć, po prostu zostawić i tyle.
Ale tutaj pani pisze o niewielkim świądzie. Tylko teraz pytanie, czy to jest znowu wynikiem zachwiania flory, nazwijmy to równowagi flory bakteryjnej przy stosowaniu no, dość silnych antybiotyków i w związku z tym takiej flory, która uderzyła w bakterie, również te prawidłowe, no bo przecież one nie są niewrażliwe na działanie chemioterapeutycznych różnych leków, tak? To jest zupełnie inna sprawa. No to wtedy znowu zaczynają zasiedlać tę okolicę te, które są nieprawidłowe i pojawiają się, których wcześniej nie było, objawy kliniczne jak świąt. No dobra. Ciąże biochemiczne. Jakie są przyczyny powtarzających się ciąż biochemicznych? Beta rośnie pomału, po czym następuje spadek. Mam KIR AA. W kwietniu miałam zabieg łyżeczkowania po obumarłej ciąży w 9 tygodniu. Po 3-miesięcznej przerwie dwie ciąże biochemiczne. Byłam obstawiona lekami za każdym razem. Lekarz zaleca histeroskopię. W takim wariancie, kiedy pani ma dwie ciąże biochemiczne, jedną kliniczną, to to jest wskazanie do diagnostyki w kierunku nawracających strat ciąż. I tyle. Jednym z tych badań może być histeroskopia. Badania w kierunku trombofilii wrodzonej, trombofilii nabytej. One muszą być zrobione, TSH powinno być sprawdzone i to jest to, co powinno być zrobione. Plus należy wykonać badania genetyczne. Krótko mówiąc, w takim klasycznym wariancie to są kariotypy u obojga, u pani partnera. No i dobra, lecimy dalej. Przeciwciała tarczycy. Już tylko sobie skopiuję. Ach, lecimy. 15. Chciałam zapytać, czy wysokie przeciwciała tarczycy oraz PCOS może być przyczyną niepowodzeń, nawet jeśli dochodzi do owulacji i badanie nasienia jest w normie. Mam również macicę z przegrodą 17 mm. Czy może to większy problem z zajściem w ciąży niż hormony? Same przeciwciała przeciwkotarczycowe, One pokazują znowu pewną sytuację. Nie są jakimś takim wykładnikiem, który sam w sobie powoduje problem z zajściem w ciążę. I jeżeli występują przeciwciała przeciwko tarczycy, to prawdopodobnie występuje stan zapalny tarczycy. No i w związku z tym może dochodzić do zaburzeń funkcji tarczycy, więc ważne jest to, żeby wiedzieć, jakie są wartości FT3, FT4, przede wszystkim TSH. I niestety nie mamy tutaj specjalnie żadnych innych możliwości terapeutycznych, jak tylko i wyłącznie ta, by doprowadzić do normalizacji wartości TSH, bo wtedy będziemy mieć też informację mówiącą o tym, że tarczyca prawidłowo funkcjonuje, czyli prawidłowo wydziela FT3, FT4. I tyle. Na ile to ma związek z jakimś szerszym problemem immunologicznym, który może powodować zaburzenia i między innymi skutkować zaburzeniami rozrodu, to tak naprawdę nadal nie wiadomo. Jednoznacznie się mówi ustabilizować funkcję tarczycy. Natomiast przegroda 17 mm to też jest temat do dyskusji, bo jedni uważają, że przegroda powyżej 1 cm może mieć już wpływ na to, że pacjentka może mieć, uwaga, problem z zajściem w ciąży, ale donoszeniem ciąży, czyli nie tylko donoszeniem ciąży, a inni mówią, że wtedy, kiedy ta przegroda jest większa niż część długości jamy macicy. Teraz jaka trzecia? Albo 1/3, niektórzy nawet uważają, że 2/3. Więc też tutaj trudno jednoznacznie ocenić, na ile ta przegroda macicy komplikuje pani starania o zajście w ciąży. Szerszy obraz sytuacji jest również potrzebny, długość starań o zajście w ciąży, parametry nasienia to mam tutaj, czy są drożne jajowody, czy ile pani ma lat i tak dalej, i tak dalej. Pani z endometriozą ma napady gorąca. Najłatwiej jest powiedzieć, że to menopauza. Czy może być to coś innego, co należy zbadać poza podstawowymi hormonami? Jeżeli pani ma wątpliwości, czy to jest problem z wydolnością jajnika w przebiegu endometriozy, no to przy takich objawach, które pani ma, no to podstawowe hormony dadzą absolutnie odpowiedź na pytanie, czy to jest problem z wydolnością jajnika
i krótko mówiąc z niewydolnością jajnika, czyli menopauzą. Czyli tu się powinno zbadać FSH i estradiol na początku cyklu i AMH i na podstawie tych wyników można odpowiedzieć na to pytanie. Dobra, już kopiuję następne pytanko. A, już mam tutaj, dobra, bach. Czy po laparoskopii z wycięciem ognisk endometriozy, gdyby w niedługim czasie udało się zajść w ciążę, czy możliwy jest poród siłami natury, czy tylko cięcie cesarskie? To nie jest wskazanie do cięcia cesarskiego. Inne okoliczności decydować mogą o tym, czy pani powinna mieć cięcie cesarskie, czy nie. Jest możliwy poród drogami natury. No dobra, i następne. Czy z racji na zachorowanie na COVID oboje lepiej odczekać 3 miesiące przed in vitro, AMH prawidłowie, wiek poniżej 35 lat, jeśli tak, to chodzi głównie o jakość nasienia czy komórek jajowych? Ja bym tutaj w takiej sytuacji mimo wszystko rekomendował poczekanie, szczególnie teraz, że widać to światło w tuneli w postaci szczepień. Tylko uwaga, to jest ważna informacja, obawiam się, że szczepienia na SARS-CoV-2 one raczej będą wymagały karencji w zakresie zachodzenia w ciąży 6-3-miesięcznej, tak? To znaczy od momentu szczepienia i tej drugiej dawki, która będzie podana, wydaje się, takie są wstępne dane, ja nie mam jeszcze dostępu do charakterystyki produktu leczniczego, będzie okres, w którym nie będzie się rekomendowało zajścia w ciążę. Tak samo u kobiet, które są w ciąży, nie powinno się szczepić w pierwszym trymestrze ciąży. Ale tak jak powiedziałem, to jest jakaś dziwna tajemnica. No nie wszystko wiadomo na temat tych szczepionek. Wydawać się niestety może, że rzeczywiście tak jest. To jest jedna rzecz. Trzeba odczekać. No 35 lat to taka graniczna wartość, jeśli chodzi o wiek. Z zaleceniem rekomendacji, z rekomendacją czekać, nie czekać, tak? No bo tutaj, żeby nie było takiej sytuacji, że pani jak za długo będzie czekać, to rzeczywiście będzie traciła płodność zbyt szybko. Ale jak ja widzę na to, co się dzieje, to wydaje mi się rozsądne jest czekanie tych 3 miesięcy w zupełnie innej atmosferze, prawdopodobnie będzie można przeprowadzać procedury. No to panie profesorze, odpowiedział pan na to kolejne pytanie, bo tam było 19 właśnie, ile odczekać po szczepieniu. No to będzie, to trzeba będzie się wsłuchać w informacje. One pewnie, nie wiem, czy tak będą publicznie dostępne od razu, no bo to ile osób będzie tym zainteresowanych, powiedzmy sobie, odbiorców w mediach. Ale szczegółowe informacje to powinny zawierać i te dane muszą się pojawić. Ale tak jak powiedziałam, wysoce prawdopodobne jest to, że 3 miesiące. No dobra, panie profesorze, może przeskoczymy teraz na boczną, a dobrze? Oczywiście, że się szczepić. To ja w ogóle, to jasno muszę powiedzieć, że no przepraszam, no ja wierzę w naukę, tak. Dobra, przeskoczymy co na boczną tabeleczkę. Jest u samej góry pani Martynka i już czytamy. Już czytamy od pani Martyny. Jestem po jednym krwiotransferze, 6-dniowej blastocysty, przyrosty są nieprawidłowe. O czym może to świadczyć? Jakie badanie warto wykonać przed kolejnym transferem? Mamy jeszcze tylko jeden zarodek, 6 dni po transferze, 23,5 i tu są podane właśnie te wszystkie normy. Pierwszy przyrost 156%, drugi 71%, trzeci 54%, czwarty 23%. To jest po prostu niepowodzenie transferu. I nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków po jednym niepowodzeniu transferu. Głowa do góry, ciąża biochemiczna jest dobrym znakiem prognostycznym, nawet jeżeli pani ją straciła. Takie pacjentki, które miały jedną ciążę, jeden dodatni test ciążowy, one zasadniczo lepiej rokują od tych, które mają transfery i nie mają w ogóle tego testu dodatnich. Po prostu próbować. No dobra, a jeszcze to samo od tej samej pani pytanie, że wszystkie badania podstawowe w normie in vitro ze względu na jednodrożne oba jaje wody. Jakie badanie na przykład immunologiczne mogę wykonać? No dobra, to niech pani Martyna, tak? Pani Martyna rzuci monetą, okej? Okay? Jak rzuci monetą, to jak nie wypadnie reszka, wypadnie orzeł,
To niech mi odpowie na pytanie, jakie badania wykonać, dlaczego wypadła żuchwa. No to jest takie prawdopodobieństwo. To nie jest jeszcze sytuacja, w której mamy do czynienia ze zdarzeniem, którego prawdopodobieństwo jest ekstremalnie niskie. Na przykład kumulatywnie 5%. Doszło do takiej sekwencji zdarzeń, że to występuje o 5%. No to wtedy by się można było zastanowić, czy to diagnozować tutaj, czy nie diagnozować. To tak obrazowo chcę powiedzieć, tak? Dobra, teraz pytanie od Agnieszki. Agnieszka, twoje pytania, ty się nie mogłaś dzisiaj profesora doczekać, więc twoje pytanie już wyświetlam. Czy magnetyczna separacja pomaga na większą skuteczność in vitro w przypadku wysokiej fragmentacji DNA? Ta magnetyczna separacja pomaga wybrać prawidłowego plemnika, czy bardziej prawidłowego plemnika do zapłodnienia metodą ICSI. Mhm. Tyle. Mhm. Już pokazuję kolejne. Kolejne jest od Ani. Za mną pierwsze in vitro z 14 jajeczek, 13 się zapłodniło, podane na świeżo 3-dniowe jajeczka nie dały ciąży. Z pozostałych 11 tylko jeden rozwinął się prawidłowo do blastocysty. Mam go mieć podane w tą sobotę na cyklu naturalnym. Czy mogę lub powinnam jakoś dziś i jutro podać coś, zastosować na podniesienie progesteronu albo aby polepszyć grubość endometrium? Tabletki dopochwowe? Mam 36 lat. Albo cyk naturalny, albo cyk nienaturalny. Po prostu. Jeżeli jest decyzja o tym, by zrobić transfer w cyklu naturalnym, to jedziemy w cyklu naturalnym. Cykl naturalny, jeżeli on jest rzeczywiście naturalny, to zapewnia wystąpienie wszystkich naturalnych procesów, które dają możliwość implantacji zarodka. W przypadku korzystnej implantacji prawidłowego rozwoju zarodka. I następne pytanie. Bach. Panie profesorze, z transferu zostały nam dwie mrożone blastocysty. Czy w związku z ryzykiem braku implantacji lepiej zarodki rozdzielać na dwa transfery, czy jednak lepiej podać dwa zarodki od razu? Ale dlaczego istnieje ryzyko braku implantacji? To nie w tym kontekście to należy rozpatrywać. To należy to rozpatrywać tylko i wyłącznie w kontekście, uwaga, nieprawdopodobieństwa szansy, tylko ryzyka ciąży wielopłodowej. I ja jestem zwolennikiem transferu pojedynczego zarodka w zdecydowanej większości wypadków, właśnie po to, by nie dochodziło do ciąż wielopłodowych, w tym wypadku dużego prawdopodobieństwa ciąży bliźniaczej. A to niesie z sobą duże prawdopodobieństwo powikłań, które mogą zdarzyć się w ciąży, tak zwanych perinatologicznych. To nie jest dobra sytuacja. No dobra, i teraz przekazałam tam naszym prywatnym czacie. Jestem w trakcie przygotowań do pierwszego transferu. Oocyty mam pobrane i zamrożone w 2017 roku przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego z powodu raka piersi. Hormonu niezależnego. Coś tu HER2 plus hormonu niezależnego. I tutaj mam pytanie, ponieważ ginekolog zleciła mi od dnia dzisiejszego estrofem przez kolejne 6 dni. Na ulotce jest informacja, aby nie stosować, jeśli w przeszłości wystąpił rak piersi. Czy w tej sytuacji przygotowanie do transferu przy cyklu bezowulacyjnym może odbyć się bez podawania estradiolu? Czy zażywając go narażam się na ewentualną znowę chorobę? Dziękuję za odpowiedź. Jeżeli pani nie ma własnych cykli owulacyjnych, to nie ma innej metody na to, by doprowadzić do przygotowania endometrium do transferu. I teraz rzeczywiście w zależności od tego, czy te nowotwory są hormonalnie, estrogenozależne, czy nie, czy w ogóle hormonalnozależne, czy hormonozależne, to obowiązuje różne postępowanie. Tu z tego, co zauważyłem, pani była leczona ostatnio w 2017 roku i amerykańskie rekomendacje, które dotyczą zasad tego leczenia w pacjentach onkofertility, mówią, że absolutnie nawet po roku czasu od ostatniej interwencji można zacząć przygotowywać do transferu. No i dobra, kolejne pytanko jest takie krótkie. Również z mojej grupy Obudź sobie życie, więc dałam go bokiem w naszym osobnym czacie. No i czy ma wpływ na powodzenie transferu hiperstymulacja wykryta czwarty dzień po transferze 3-dniowego zarodka?
Znaczy, jeżeli pan stan, pani stan, stan, kondycja, tak, żeby to zrozumieć, o co mówię, będzie dobra, to raczej nie. To raczej jest też tak, że objawy hiperstymulacji jajników, one bardziej są objawem tego, że wszystko idzie w dobrą stronę w rozumieniu ciąży, ale wcale to nie znaczy, że w dobrą stronę ogólnie, dlatego że no, rozwijać się może zespół, który wpływa niekorzystnie na pani stan zdrowia. I w sytuacjach, kiedy ten stan zdrowia będzie ulegał znacznemu pogorszeniu, no to wtedy rzeczywiście może być to problem, również z punktu widzenia losów ciąży. I tutaj jest pytanie o insulinooporność i już wyświetlę. Czy insulinooporność może uszkadzać komórki jejowe, wysoka insulina, czy poronienie, karyotypy jaj i mąż? Ok, zespół antyfosfolipidowy wykluczony. Wiele badań wykonanych, żadnej jasnej przyczyny poronień. A gdzie to było? A nie, a to ja boczkiem prześlę, dobra, bo to też z mojej grupy. Ach, już. Insulinooporność może przyczyniać się, tylko znowu, żebyśmy tego nie traktowali za bardzo wprost, to znaczy jednoczynnikowo. Insulinooporność może być problemem w zakresie uzyskania ciąży, w zakresie tworzenia warunków do nawracających strat ciąży, czy wręcz sytuacji takiej jak no, większe prawdopodobieństwo wad rozwojowych u dziecka. Czyli generalnie zaburzenia tolerancji glukozy, jeżeli obok tego, tak, występują zaburzenia tolerancji glukozy, no to z tym się wiążą nieprawidłowe stężenia glukozy we krwi, to one rzeczywiście mogą być związane z różnego rodzaju tego typu zaburzeniami, jak pani pisze. No tylko, że warunkiem jest wykonanie wszystkich badań, które są w panelu badań diagnozujących nawracające straty ciąż. I tutaj jest genetyka, anatomia i trombofilia wrodzona i nabyta. No i dobra. I daję kolejne pytanko. 2 lata leczenia niepłodności, wiek kobiety 42 lata, u mężczyzny obniżone parametry nasienia, zwiększona defragmentacja, 4 nieudane transfery blastocystów. Czy decyzja o podejściu do adopcji zarodka to długa procedura? Takie pytanie. Decyzja to jest procedura, która dotyczy de facto procesu decyzji politycznej, którą podejmujecie państwo. Czy rezygnujecie ze starań o dziecko z własnymi komórkami jajowymi? Czy to jest decyzja, która się odbywa w waszym gronie i nie wydaje mi się, że ktokolwiek się w to powinien w ogóle wtrącać. To jest raz. Natomiast jeżeli taka decyzja będzie podjęta i będziecie państwo chcieli podejść do procedury szczepienia zarodka od pary dawców, bo to się do tego sprowadza, no to wszystko zależy od dostępności zarodków w danej klinice. No, z tego co wiem, te zarodki są dostępne, no bo pacjentki zostawiają zarodki z uwagi na to, że no są już w ciąży, mają dzieci i więcej dzieci chcieć już nie chcą. Więc ja tylko mogę powiedzieć, że to idzie generalnie dosyć płynnie i nie ma jakichś długich okresów oczekiwań. Panie profesorze, 25 kawiarenek za nami. Dzisiaj powiem tylko tyle, a na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. No cóż, ja serdecznie dziękuję wszystkim, bo to była dziś w tym roku ostatnia nasza kawiarenka, właśnie 25. Ja serdecznie bardzo wszystkim dziękuję za te pytania, za zaufanie. Szanowni Państwo, że zawsze się zbieracie właśnie przed ekranami, zadajecie pytania do naszego specjalisty. To właśnie jest ogrom zaufania, którym nas obdarzyliście, przede wszystkim profesora, za co serdecznie dziękuję. Zapraszam w nowym roku, mam nadzieję, że na nowe wydanie, jeżeli tylko profesor się zgodzi, nadal wspierać edukacyjnie naszą fundację. No kurczę, panie profesorze, ja nie wiem, co ja będę teraz z czwartkami robić przez ten święta. Następny czwartek, jeśli się nie mylę, to Wigilia. Tak, to będę jeszcze miała następny zajęcie. Następny czwartek po Wigilii to Sylwester i mimo no, lockdownów... Ale wychodzić nie można. No ale no, mimo wszystko, no, słuchanie kawiarenki z kurzawą w Sylwestra to już naprawdę perwersja, tak? I to no wie pan, różni są ludzie. No. W związku z tym myślę, że bez problemu się no. Przeniesiemy w czasie do oby lepszego 2021 roku. No i co mam powiedzieć, no bo to był naprawdę przedziwny rok, jakiś niesamowity taki, nie wiem.
I też będziemy mieć czas, Pani Sylwio, na to, żeby się zastanowić, co w formule zmienić, tak, w jaki sposób tutaj generalnie Państwu umilić jeszcze słuchanie tych wywodów różnych moich i żeby one były jeszcze ciekawsze. Ja zachęcam wszystkich właśnie, jeżeli chcecie coś zmienić, jeżeli byście chcieli, żebyśmy urozmaicili, inaczej pokazali, może, no, może jakiś inny przekaz, no to piszcie do nas, tak? Piszcie czy do Wiktora. Ja tak sobie myślę, że, no, że to są różne formuły, które można zastosować, łącznie z tym, że w sposób taki no, zupełnie ciekawy można pokazać, jaki jest sposób poszukiwania informacji w internecie na temat albo jakości, dobrej jakości rekomendacji dotyczących leczenia informacji dla pacjentów, albo to, w jaki sposób pacjentki popełniają błąd, szukając tych informacji w internecie. To, czyli tutaj na przykład jednym z takich elementów mógłby być jakiś, nazwijmy to, screen sharing z mojej strony, żeby coś pokazać z materiału, który ja mam. No cokolwiek, no tam. To jest bardzo dobra droga. Wczoraj rozmawialiśmy też, miałyśmy naradę, więc też od nas propozycje wyszły, co tutaj zrobić. Fajnego, myślę, że. No myślę, że będzie ciekawie. Myślę, że będzie ciekawie, będzie inaczej, będzie nowa odsłona, będzie dla Was ciekawiej, nowa formuła całkowicie, która mam nadzieję pokaże zupełnie coś z innej strony, tą niepłodność. Więc patrzcie, podglądajcie, wracamy do Was, wracamy w styczniu, może nie tak od razu, zaraz w styczniu, bo wiem, że Pan też ucieka na urlop. I ja to teraz ja sobie ucieknę na urlop, wie Pani, do... Polecę do La Jardin, 2 metry stąd tutaj, kurczę, tak? To taki urlop będę miał, tak? No. Ten lockdown cały. A róże kwitną, czy już nie? Wie Pani co, że kolejne zakwity, to jest w ogóle jakaś taki autentycznie. Wie Pan co, ja lubię kwiatki, ja chyba przyjadę do Pana się poczęstować. Teraz, wie Pani, to są trzy takie, nie powiedziałbym, że one są takie wypasione i piękne, pierwszej urody, tak? Ale są, no to jednak nie chcę nic mówić, ale 17 grudnia róże kwitnące, to jest jakiś tam generalny chyba ewenement, się może nie znam, ale ten. No, ja nie widziałam. Szczecin przedłużył termin odbioru odpadów tych biologicznych typu liście, tam skoszona trawa. Bo po prostu ciągle te kosze są pełne, dlatego że liście z drzew do końca nie spadły jeszcze wszystkie. Ja nie mówię, że my tutaj mamy Amazonię, tak, ale że to ciągle jest jakiś tam temat, tak, że trzeba grabić, jeżeli ktoś grabi, albo sprzątać w ogrodzie, tak? Nie. Dokładnie tak. No dobra, a tak jeszcze na koniec. A co? A wrzucę. A bach. A tak, bo tak miło. Fajnie, nam jest bardzo miło, że słuchacie, że oglądacie, że przybywacie. Zmienimy na pewno godzinę, słuchajcie, bo ja wiem, bo już mu pisałyście, że jest za wcześnie, że jeszcze nie dotarłyście do domu, że nie możecie odsłuchać. Zdarzało się, że niektóre panie do ubikacji się zamykały i słuchały, bo też mi pisało o tym, więc zmienimy na pewno godzinę. Dobry zasięg w toalecie, żeby... tak, ale to zdarzyło się. To są skomplikowane instalacje tam Wi-Fi, jeżeli ktoś ma takie coś. No, ale zdarzyło się, tak, bo jedna pani pisała tak, że się zamknęła, żeby tylko wysłuchać i ją pozdrawiam serdecznie i Zunia, o tobie mówię, więc pozdrawiam serdecznie. No dobra, kończymy na dzisiaj. Dziękujemy jeszcze raz za to, że z nami byliście. Na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, bo jest się czym pochwalić. Było dużo pytań, duża oglądalność, dużo wiedzy. Panie profesorze, wielkie serce dla Pana. Dziękuję, ja tylko mam nadzieję, pan... że nie wciskanie jakichś tam, jak to się mówi, potocznie kitów, że tam ponad 130 tysięcy ludzi to odsłuchało. Więcej. Może ktoś po prostu zapomniał wyłączyć. Wyłączyć komputera. Zapętliło to. I szło cały czas. Nie, więcej nawet było. Nie, no, to ostatnio dopatrzyło, że było jeszcze więcej, więc te dane chyba jeszcze są razy tyle. Ale dobra. Nic więcej nie mówię. Podsumowanie będzie w następnym tygodniu. Jak się uda, to jeszcze coś dla Was fajnego będziemy mieć. Dobra. Dzięki Panie Profesorze. Pozdrawiam ciepło. Do dobrego. Do widzenia. Dziękujemy Wam serdecznie, moi drodzy. Obserwujcie oczywiście, no chyba jeszcze się pojawimy. Mam nadzieję, że się pojawimy. Więc jeżeli Wam przychodzi coś do głowy, jakbyście chcieli, żeby na przykład Pan Profesor jeszcze z innymi informacjami do Was wychodził, no to czekamy na Wasze sugestie. Nie ma najmniejszego problemu, żeby się dostosować do Was.
bo to robimy dla Was. Dziękuję firmie MER, która zawsze nas wspiera. No i to wszystko. Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam.